I love you, mommy! Cześć! Z tej strony Justyna, znana w sieci jako English Speaking Mom. Nauczyłam mówić swoje dziecko po angielsku, po prostu mówiąc do niego po angielsku od małego. Jeśli nie wiesz, czym jest dwujęzyczność zamierzona, a chcesz się dowiedzieć, pobierz koniecznie darmowego e-booka, którego znajdziesz w opisie do tego odcinka. Cześć i czołem! Dziś przychodzę do Was z pewnym pomysłem, który zrodził się na kanwie bardzo ciepłego przyjęcia ostatniego odcinka podcastu, w którym wspólnie uczyliśmy się zwrotów po angielsku. Zwroty te pochodziły z kursu dla rodziców i pisaliście mi, że taka forma nauki bardzo Wam się podoba i pytaliście się o możliwość kontynuacji takiej nauki tutaj na podcaście. To rozumiem jako chęć z Waszej strony, aby ten podcast był czymś w rodzaju nauki angielskiego. Tego nie chcę ja. Nie tak wyobrażam sobie ten format u mnie. Ja jestem tutaj, aby do Was trochę pogadać, żebyśmy poznali się lepiej, żebyście Wy poznali bliżej to, jak wygląda dwujęzyczne wychowanie w praktyce. Ja chcę tutaj Was motywować, inspirować, szerzyć wiedzę na temat dwujęzyczności zamierzonej. Natomiast uważam, że dodatek, jakim byłoby uczenie się gotowych zwrotów, no to coś jest ciekawego, bo coś jest fajnego. I postanowiłam pójść z Wami na kompromis. To znaczy, do każdego mojego odcinka będę dodawać gotowy zwrot po angielsku do nauki dla Was. Myślę, że ten kompromis jest naprawdę fajny. Zdanie te zawsze będzie pojawiać się na końcu odcinka, więc mam nadzieję, że trochę zmotywuję Was również do przesłuchiwania odcinków do końca oraz do w ogóle włączania, odsłuchiwania każdego odcinka, nie tylko wybranych, bo może gdzieś tam jednak coś fajnego w nich mówię, coś, co do Was dotrze, coś, co zmieni Wasze postrzeganie albo zmieni Wasze dwujęzyczne wychowanie w domu, Wasze wprowadzanie angielskiego z dziećmi. Taki mam plan, aby były to zwroty, których nigdzie indziej nie znajdziecie u mnie, także nie będą to zdania, które się powielają z moich e-booków, z moich kursów licznych już, tutaj z darmowych materiałów. Nie, nie, nie. Za każdym razem będę Wam dawać coś nowego i coś ekstra. Sama się cieszę na tą myśl, bo no, muszę przyznać, że sama także dzięki właśnie takiej, znaczy dzięki tworzeniu materiałów do Was sama się dużo uczę. Jest to prawda na przykład głównie, jeśli tak myślę o tym, to myślę o tej środowej naszej serii na Instagramie, jak to powiedzieć po angielsku, kiedy Wy zadajecie mi pytania, a ja konsultuję moje odpowiedzi z native speakerkami i daję Wam gotowe wyrażenia, brzmiące naturalnie i jakby pochodzące z ust tych Brytyjek. Ja się tam tak dużo uczę zawsze, w ogóle te zwroty to macie zapisane w relacjach wyróżnionych na Instagramie, także polecam naprawdę tam zaglądać, uczyć się, może muszę pomyśleć, żeby je zebrać gdzieś i Wam je jakoś udostępnić. Tak, to jest dobra myśl. Dla Was i dla mnie, bo ja też zapominam czasami. Czasami mam tak, że o, to coś gdzieś było, już na to odpowiadałam, no ale zapomniałam, tak? Bo nie użyłam tego nigdy może w życiu, z moim dzieckiem nie użyłam tego słówka, tego wyrażenia, także mi tak, że ucieka z pamięci. Dobra, dzisiaj zwrot nie będzie nowy. Dzisiaj zwrot, który pochodzi z mojego najnowszego kursu mailowego dla Was, tak zwany kurs dla zaawansowanych. On nie jest jeszcze dostępny, albo może już będzie dostępny, jak opublikuję ten podcast, żeby Was zachęcić. Żeby Was zachęcić do zobaczenia, o co chodzi w tym kursie. Te kursy są naprawdę tanie, to jest tam chyba 20 parę złotych, z tego co pamiętam. I chodzi w nim o to, że kupujecie kurs i codziennie przez tam chyba 24 dni dostajecie na maila jeden zwrot dziennie. Dostajecie zwrot, dostajecie kartę obrazkową, żeby sobie to zwizualizować i dostajecie w pliku MP3 wymowę. Także od razu Wam lektor brytyjski mówi, jak to wymawiać. Dostajecie też ode mnie quiz, na sam koniec wszystkie materiały, to znaczy wszystkie te karty, wszystkie te MP3 możecie sobie pobrać. No dla mnie super, nie wiem jak dla Was. Także zapraszam do uczenia się ze mną, do odsłuchiwania kolejnych odcinków podcastu.
Już mam tyle pomysłów i już nawet kilka mam nagranych, także tylko dajcie mi czas, spokojnie, będziemy powoli je publikować. Jeśli macie jakieś życzenia, jakieś sugestie co do podcastu, piszcie do mnie albo na maila, albo na Instagramie. I do zobaczenia, a raczej do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pa! Zdanie na dziś. Don't pick at hangnails. W tym zdaniu chodziło oczywiście o skórki wokół paznokci i ich skubanie, a raczej nie skubanie. W opisie do odcinka znajdziecie planszę z nowym zwrotem do pobrania. Zapraszam! Droga mamo i drogi tato, moja misja polega na przekonaniu Was, że możecie działać ze swoimi dziećmi, jeśli tylko tego chcecie. Jeśli marzy Wam się, aby języki dla Waszych maluchów były przydatnym narzędziem, którym posługują się z radością i pewnością siebie, a nie tylko przedmiotem w szkole, listami słówek do wkuwania oraz źródłem frustracji i niepewności w dorosłym życiu. Jeśli potrzebujecie dodatkowej zachęty, zapraszam do pobrania darmowego e-booka, który znajdziecie w opisie do tego odcinka. Całą swoją wiedzę i doświadczenie w formie praktycznych życiowych porad zebrałam natomiast w swojej książce pod tytułem Twoje dziecko może mówić także po angielsku. Jestem przekonana, że pomoże ona wielu rodzinom po prostu rozpocząć tę fantastyczną przygodę, z której wiele skorzysta nie tylko samo dziecko, ale również i zaangażowany rodzic.